Kolejny filmik, który chciałem Wam opowiedzieć o technikach operacyjnych, takich z prostszych i takich podstawowych. Czyli jeżeli mieliśmy dla przypomnienia laminektomię, chemilaminektomię i fenestrację, czyli to są takie trzy najczęstsze techniki, to z innych technik to jest tak, facetektomia, czyli usunięcie jednego bądź obu, jakichś obu stron stawów międzykręgowych. Czyli najczęściej, jeżeli jesteście po stabilizacji, no to robi się laminektomię wraz z facetektomią. Wówczas taki pacjent wymaga, jest to, wtedy dochodzi do niestabilności, wymaga stabilizacji takich chorych. Z innych technik, których jest wykonywana, jest na przykład laminotomia, czyli już jeżeli mamy fenestrację, to jest takie usunięcie tylko fragmentu kości, tylko żebyśmy mieli dostęp, to laminotomia jest dużo większa, czyli wykonujemy takie duże okienko między jednym, czyli z jednej laminy część i drugiej, ale dużo większe niż fenestrację, ponieważ jest to najczęściej laminotomia odbarczająca, czyli mająca na celu zwiększenie przestrzeni w kanale kręgowym. Taką ostatnią to jest foraminotomia, czyli poszerzenie otworu najczęściej międzykręgowego, czyli dochodząc od strony przyśrodkowej bądź od boku, poszerzamy otwór międzykręgowy, czy to zarówno w odcinku lędźwiowym, czy w odcinku szyjnym, czyli na przykład mamy foraminotomię tylną. Serdecznie Wam dziękuję.